Ej, hej, z tej strony N6. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która wciągnęła mnie dawno, dawno temu na bardzo, bardzo długi czas i pochłonęła po prostu dużo, 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 dużo godzin z mojego życia. Jeszcze za czasów, kiedy byłem w liceum, byłem studentem. Po liceum oczywiście byłem studentem. Nie w trakcie i tak, po prostu chciałem tą grę odświeżyć, dlatego zagramy sobie ją zupełnie od nowa. Może tutaj na początek z jedyneczki, żeby przypomnieć, jeżeli ktoś już grał, jeżeli nie grał. Jest filmik przypominający tak naprawdę. They vanished into the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Some would call them adventurers. Others call them fools. But I call them vault hunters. Our story begins with them and with a man named Handsome Jack. Tutaj mamy taki wstępik, tak naprawdę filmowy, do postaci, do tego, jak to działa. Może kipnę, ponieważ zaraz będziemy mieli muzyczkę, za którą jestem pewien, że poszłaby demonetyzacja. Natomiast tak, do wyboru mamy tak naprawdę 6 postaci. 4 podstawowe: Axon Commando, który rzuca działkami, Zero, który znika i zadaje większe obrażenia po uderzeniu. Z niewidzialności, Maja, która łapie przeciwnika w taką kulkę tak naprawdę, i Salvador, który na swoim skillu może wyciągnąć po prostu drugą giwerę i mieć dwie jednocześnie i dwie dodatkowe postacie. Gage, która przywołuje robocika, który lata tak naprawdę, i Krieg Psycho, zdecydowanie w sumie moja ulubiona postać, chyba z Zero na równi, dlatego że oboma tymi postaciami da się grać wręcz, ale nimi już się tak naprawdę nagrałem. Zastanawiałem się pomiędzy Mają a pomiędzy Axtonem, i wydaje mi się, że na potrzeby tutaj gameplaya pójdziemy sobie może tak naprawdę w Maję. Mają jeszcze nigdy specjalnie nie grałem. Mamy do wyboru, możemy sobie personalizować postać, możemy wybierać takie jakieś głowy tak naprawdę, co mamy odblokowane, dało się część kupić, część trzeba po prostu wydropić. Ja tak naprawdę tutaj na sam początek chyba pójdę na tych podstawowych ustawieniach, kolorki, możemy sobie jakieś wybierać, skiny tak naprawdę dla postaci. Idziemy na podstawowych ustawieniach, tak, czyli głowa, skin, Nick, Maja. One absolutnie nic nie zmieniają, więc tutaj nie trzeba się martwić, że coś po prostu kogoś ominie, czy ktoś czegoś nie ma odblokowanego. Najbardziej
irytująca według niektórych postać. Mi się zawsze Claptrap podobał. Ma coś takiego, co po prostu człowieka przekonuje. No i... Jeżeli... Jeżeli ktoś nie grał, a Borderlands jest FPS-em generalnie, na początku nie mamy żadnych broni, to właściwie to mamy, bo mieliśmy dodatek. Zobaczmy sobie oczywiście te wszystkie wiadomości, które na początku się wyświetlają, ze względu na to, że po prostu mamy nakupowanych trochę rzeczy. To sobie możemy wyrzucić, bo to już mam. To odsłuchamy gdzieś w trakcie. Dostaliśmy tak naprawdę karabin, snajperę i SMG. A karabin jakiś specjalny nie jest, widzę mało. 20 pocisków. Bardzo długo się ładuje. Niski fire rate, zdecydowanie SMG będzie lepsze. Nasza snajpera też tutaj, no, ogólnie te początkowe rzeczy nie są jakieś specjalne, ale w gruncie rzeczy im dłużej gramy w grę, tym lepsze bronie nam wypadają, mamy bardzo dużo kombinacji broni, to oznacza, że każda broń tak naprawdę ma nie dość, że swoją podstawę. Tutaj się dało się FM inspektować. Mamy swoją podstawę, to mamy dodatkowo do tego scope'a. Mamy tutaj tył, tą część tylnią. Tak naprawdę uchwyt. I mamy lufę. One są, no mogą być różnorodne, tak, mogą mieć różne modyfikacje. Dodatkowo każda broń w pewien sposób się charakteryzuje tym, że ma swoją firmę, która ją wykonała. Tak? Tu widzimy te snajpera Jacobsa, bronię Jacobsa generalnie. Każdy strzał wymaga osobnego pociągnięcia za spust, co w przypadku snajperki no nie jest problemem. Hyperion dość szybki, fire rate, jak widzimy, zwiększa celność im dłużej strzelamy. I to ogólnie są takie Hyperionowe, raczej szybkie bronie, tak? Nie kojarzę, żeby Hyperion nie miał czegoś, co by było automatyczne. Leży Claptrapa. I odpali nam się właśnie pierwsza cutscenka. If I sound pleased about this, it's only because my programmers made this my default tone of voice. I'm actually quite depressed. Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bullying bug named Knuckle Dragon killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. Jeszcze nie będzie. Chociaż... Jak już wspomniałem, trochę w Borderlands nie grałem. Mamy na mapie tak naprawdę dużo takich znajdziek, typu znaki Volta, znaki właśnie tego skarbu, którego szukamy na tej planecie, na Pandorze. Cała tak naprawdę gra, cała fabuła toczy się wokół poszukiwania tego Volta. My jesteśmy jednym z Volt Hunterów, czyli z poszukiwaczy właśnie tego Volta. Pozwolę sobie pomijać troszeczkę fabułę. Be your wise leader,
and you shall be my fearsome minion! Tak, tutaj jak na pierwszym filmiku, tym początkowym, widzieliśmy w pierwszej części, tak naprawdę otwieraliśmy Volta, z którego wylazły macki, tak naprawdę wylazł taki blef. Potwór, który siedział i nic nie robił absolutnie, był taką gąbką na pociski po prostu. Cały czas praktycznie nam będą towarzyszyć komentarze tak naprawdę od NPC-ów przez całą fabułę. Film wypadł. Już absolutnie. Mimo, że ja poświęciłem trochę czasu na tą grę. O Jezus Maria, jaki rozrzut. To i tak jakby wcale jakoś dużo w niej nie mam. Mniej więcej wiem, o co w tej grze chodzi, tak znam część, powiedzmy, tych unikalnych przedmiotów, gdzie dropią, z czego, ale jakoś nigdy nie miałem takiego zapału, żeby grać samemu, żeby faktycznie siedzieć i specjalnie farmić, tak? Raczej liczyła się dla mnie fabuła, żeby się przyjemnie posiedziało, pogranie ze znajomymi. Bardzo przyjemny koop jest do 4 osób. Polecam jak najbardziej, jeżeli tylko ktoś ma, można pisać do mnie. Ja też bardzo chętnie zagram. Tylko na godzinkę spojrzę. Bym też tego odcineczka za długiego nie zrobił. I bronimy klaptrapa, który spadł nam w śnieg. Jezus. SMG ten rozrzut ma tragiczny. Tragiczny po prostu. No i każdy potworek ma na sobie punkt, który jeżeli trafimy, to wchodzi nam kryt. Bully Mongi tutaj mają go tak naprawdę na pysku, więc no, jest dość łatwo go trafić. Od razu mówię, ja jeżeli chodzi o FPS-y, to mój, ja jestem ślepy, nie? Ja absolutnie nie trafiam niczego. Tutaj często tych krytów nie będziemy widzieć. Tutaj głównym antagonistą jest właśnie Son Jack, którego też, który w sumie on będzie chciał nas zabić. No ale on też stoi za całym Hyperionem tak naprawdę na tej planecie. I on chce otworzyć właśnie tego Volta, ten skarbiec, tak. Nie. Z tym SMG to my daleko nie zajdziemy. To jest tragiczne. Tak, kosmiczny rozrzut. Miotnął trochę tymi przedmiotami. Oczywiście hit z ręki. Maja w taki specyficzny sposób uderza. Maja jest taką klasą, taką postacią, można by powiedzieć, magiczną. O co chodzi? Generalnie w tej grze mamy coś takiego jak syreny, tak? Sirens.
to są osoby, które mają właśnie specjalne moce, typu postać z poprzedniej gry, z jedynki, tam był Facelock, zdaje się? Nie, nie Facelock. Facelock w każdym razie przechodziła do innego wymiaru i potrafiła się szybciej poruszać. No tutaj w tej części fabularnie będzie widać, że też troszeczkę zdolności rozwinęła. Maja potrafi, czyli ta postać, w którą gramy, podnosić po prostu wrogów i unieruchamiać w powietrzu. Ale to jeszcze, bo na razie tutaj skilla nie mamy, musimy go odblokować. W momencie, kiedy go odblokujemy... Nasz nieudolny Claptrap. Babeczka gadająca do nas. Cyprowo. O, jest Angel. Jeszcze jej nie poznaliśmy, ale poznamy fabularnie. Ja może nie postaram się nie spoilować za bardzo. Oczywiście masz kroków, mamy zawsze dużo. W tej skrzynce zawsze jest to samo. Sobie tego shotguna tak naprawdę weźmiemy. Lecimy. Tam są takie podsumowania tak naprawdę na koniec przy odbieraniu nagrody. Podsumowania misji, tak. Pomógł, w czym pomogliśmy i co się działo. I przechodzimy na następny obszar. Gra jest na trochę obszarów podzielona. Tu możemy tak naprawdę iść cały czas do przodu. Nie potrzebujemy tutaj wybijać między innymi wszystkiego, co tam na dole stoi. Jestem dosyć ślepy. Tego. To co ciekawe, jestem dosyć ślepy, dlatego lubię stać z tyłu ze snajperką, bo jest czas, żeby przycelować, trafić. Wszędzie mamy na Pandorze bandytów, którzy też skarbami są zainteresowani, albo po prostu chcą przeżyć. Różnie to tutaj bywa. Możemy sobie pójść. Generalnie nie ma jakiegoś większego sensu w wybijaniu tego wszystkiego. Mamy tutaj moment, w którym wybijamy tak naprawdę wszystko, co się rusza. I właśnie, to jest jeden z celowników, który... Właściwie to chyba nawet... jest najgorszy? Nie wiem, czy on się liczy jako część. Musi się liczyć jako część, bo każda broń w sumie tutaj ma te części. Liczą się nie tylko do tego, jak wyglądają, ale też do statystyk. Znaczy celownik w sumie do statystyk się nie liczy, do funkcjonalności raczej. O Jezu. Sobie podnoszę wszystko.
Always more to learn. Damn it! This ain't over, Grinder! Hey, Hammerlock! Since my minion just saved your town, you want to do your bestie Claptrap a favor and repair my eye? Yes, I suppose I am in your debt now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First, I shall shut off the electrical fence for you. Please stay back, Vault Hunter. Let Claptrap go first. I knew Hammerlock would come around eventually. Me and him are like two peas in a pod. Two bolts in a mag. Two cannibal midgets in a fat guy's ribcage. Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. At your service. I came out here to search the bully moments for my almanac, but Captain Flint... See, that's the positivity and bad tools. Many thanks for disposing of them, by the way. I have a direct run into Handsome Jack and defeat Captain Fence Bandit. Unheard of. I'm headed to Sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use a hero like you. Now, if you could hand me the robot's eye, please. Now, I need only connect this to this, and... Żeby tak wyglądały naprawy w rzeczywistości. Żeby to było takie łatwe. Oh dear, he's talking again. Minion! Now I've got my eyesight back! And you're far uglier than I remembered! Time to join up with the Crimson Raiders in Sanctuary! This glacier's full of nothing but murderers or jerkbags! Like that Hammerlock dude! I'm standing right here, dude. Burg is cleared, I might as well turn on the main power. This town's full of things that may be of use to a go-getting slayer of men like yourself. Minion, roll out! I see our fearless leader Jack is looking for you. Charming, isn't it? Spouts drivel about bringing peace to the frontier, then shoots unarmed men, women, and children like it was going out of style. Ah, I'm spouting exposition again, aren't I? Apologies! Myślę, że nie będziemy sobie wszystkich misji dostępnych robić, bo tych misji właśnie tutaj nam się pojawia od Sir Hammerlocka. Możemy wziąć kolejną. Tu mamy do oddania tak naprawdę tą, którą robiliśmy. Do wzięcia mamy kolejną, ale tą sobie akurat możemy zrobić. To jest misja, która polega po prostu na wyczyszczeniu tak naprawdę tego, co... co mamy obok, tak? Mopków, które się tu zespawnią. Ten shotgun specjalny nie jest, więc ja go może zamienię. Cokolwiek. No i tutaj mamy właśnie, tak jak mówiłem, istnieje pistolet, a jest Hyperionu, więc on jest automatyczny, tak? Tutaj nam się poszczęściło, to na pewno. Przyspieszy puszczenie. Z tego pierwszego bossa, którego zabiliśmy, tego Knuckle Draggera na początku, z niego też broń dropi. Dosyć fajna broń, nie pamiętam już jak się nazywa tak szczerze. O, już długo nie grałem, nie wiem czy tam Hornet nie był. W każdym razie broń, która zadaje obrażenia kwasowe właśnie. Mamy kilka elementów w tej grze. Mamy ogień, mamy szok, czyli pioruny, mamy kwas i mamy tak naprawdę slag, czyli takie fioletowe, osłabiające. Nie mogę tego nazwać elementem. Teraz o co chodzi? Przeciwnicy, tak jak tutaj widzimy, mają czerwone paski życia. To oznacza, że walimy prosto w mięso, nie? Jeżeli mamy coś, co zadaje obrażenia od ognia, to ono będzie zadawało ekstra obrażenia właśnie takim nieosłoniętym przeciwnikom. Ewentualnie tym, którym zbijemy tarczę. Tarcze wyświetlają się na niebiesko. Tak jak my mamy w lewym dolnym rogu, tak mamy życie, mamy tarczę, tak przeciwnicy też będą mieli życie, tarczę. I na tarczę dobra jest elektryczność, tak? Szok.
Jest jeszcze jeden taki specyficzny typ przeciwników. I to są tak naprawdę. Weźmiemy sobie te questy. I ten ostatni typ przeciwników to są roboty. To są po prostu wszelkie mechaniczne stworzenia. Na nie najlepiej działa kwas. Otworzyliśmy sobie tutaj bramę. Wychodzimy, zrobimy sobie misję tak naprawdę na uzyskanie tarczy, którą otrzymaliśmy w nagrodę z questa, więc też troszeczkę bez sensu. Przy okazji dostaliśmy właśnie jakiś karabin. Wrzućmy go sobie tak naprawdę od razu zamiast naszej snajperki. Właśnie, w grze są... Jest jeszcze jeden dodatkowy element, eksplozja. I mamy między innymi, tak jak tutaj była żółta, wybuchająca beczka. Są beczki, które... Właśnie, tu jest przeciwnik, który ma tarczę na sobie. Jeżeli mu ją zbijemy, no to dopiero wchodzimy tak naprawdę... Dopiero wchodzimy w mięso. Of course, I forgot. The safe house power box stopped working after Claptrap attempted to integrate with it. Oh, what a kidder! Just get a new fuse for the elevator and ignore what he said about that power box. Nawet nie pamiętam, czy tam się opłacało po coś iść. Wiem, że albo tam, albo kawałek obok i nie chciałem tego wziąć. Jak przytrzymamy swoją drogą E podnosząc coś, to bierzemy to do rączki, a wiemy, że co do rączki, to do buzi. Wiem, że tam gdzieś była skrzynka obok. Tutaj może nie chcę wychylać się już, nas coś chce palić. Właśnie. Warto by było się troszeczkę schować. Już by po to, żeby nie paść tak bez sensu absolutnie. Z tego pistolka mi się dużo lepiej strzela. Bronie wymieniamy dosłownie jak rękawiczki, nie? Bo to tego jest wszędzie od zarąbania. Gra była robiona stricte po to, żeby tego właśnie dużo było. Rozstrzelamy sobie w Electrical Fuse Boxa. Jakoś zielonego podniesiemy, mimo że to mnie nie jara. I idziemy wsadzić fuse boxa. Tu mamy od razu, pokażę, mamy jeszcze jedną misję. Skąd on się trzeba, z góry? By odbierać futro z bulimongów. I właśnie. Jednego zabiłem wręcz, to wypadło futro, jednego zabiłem bronią, żeby pokazać, że nie wypada. To znaczy, tak naprawdę mi się palec obślizgnął i strzeliłem troszeczkę za dużo, ale musimy bić ich z ręki. Oj, mamy badasa nad naszym levelem tak naprawdę. No i właśnie, w tej grze możemy troszeczkę sobie popadać. Nie może tego być za dużo, ja może się cofnę ze względu na to, że mamy czwarty level, oni są tam na szóstym. Nie bardzo mi się chce pałować, żeby tam iść tak naprawdę, jeżeli tutaj mamy kolejną misję. No już widzę, że ten badass, jeżeli za nami pójdzie, my sobie w niego trochę postrzelamy jeszcze. Zabijemy go z ręki i wypadnie futer. No tu jest ten duży bulimon. Widzę, dalej za nami idzie. Czy one w ogóle rzucają kamieniami? Te kamienie da się rozbijać. Nie wiem, czy kamienie, czy to są kupy śniegu. Wyfuterka, jeszcze jedno. I idziemy go dobić. Slinger, właśnie, rzuca ty. Screw that noise! Bring me the fur, and I'll give you a shotgun!
Weźmy sobie może. I też shotguna będziemy mieli. Mieliśmy zdrowie. Tak, i tą misję możemy zakończyć na dwa sposoby. Albo oddajemy futerko Claptrapowi, który sobie z niego zrobi Irokeza. Albo oddajemy je Hammerlockowi. W każdym razie w jednym wypadku dostaniemy od Claptrapa shotgun, od Hammerlocka Sniper. Nie jestem fanem jakoś shotgunów. Dlatego pogramy sobie na snajperkę, weźmiemy snajperkę. Tu będzie właśnie idealna sytuacja. Tu musimy kupić jakiegokolwiek shielda, no weźmy coś, co możemy założyć od razu. W sumie czemu nie? I sprzedajmy wszystko, co nie jest nam potrzebne. Okej. Podnośmy sobie wszystko, bo na początku... bo na początku w sumie czemu nie? Jakby bardzo, bardzo rzadko się w tej grze zdarzało, żeby brakowało mi gotówki. I właśnie, w tej grze mamy bardzo, ale to bardzo dużo różnych znajdziek, skrzyneczek, tych symboli, tak jak już mówiłem, te symbole też się przewijają. Jak widzimy w lewym dolnym rogu, na tej mapie 1/2 żeśmy odkryli. I mamy dodatkowo skrzyneczkę tak naprawdę do zebrania. Nic mnie tutaj nie interesuje z tej skrzyneczki. I idziemy tak naprawdę dalej. Od razu sobie skoczę do tej budki, bo nie pamiętam absolutnie, czy do niej się opłacało w ogóle zaglądać, czy nie. Chyba jednak tam dalej, jak się pójdzie brzegiem, to będzie skrzyneczka do otworzenia. Już absolutnie, absolutnie nie pamiętam. Tu na pewno nam się save włączy. Tutaj chyba nic nie ma. Do wody jak wskoczymy, to zacznie nas bić. Zaczniemy umierać. Chcę zobaczyć pod tym. Już nie pamiętam, gdzie co i jak absolutnie. Wait for the ferry. Okej. Okay. Idziemy w takim razie dalej, to znaczy właściwie wracamy, bo oba questy, które teraz skończyliśmy, mamy do oddania u Sir Hammerlocka, tak? Shielded Favorsy, dokładnie to samo. Aby w tej grze po prawej na dole jeszcze jest jeden licznik, tak? Bo oczywiście jest amunicja, jest nasz magazynek, ale są też granaty. Na razie nie mamy żadnego grenade moda, więc nawet tych granatów na dobrą sprawę nie możemy zbierać. Granaty są również modyfikowane, tak? To nie jest tak, że jest tylko standardowa eksplozja. Również mają różne elementy, w różny sposób się zachowują. Różnie nawet lecą, bo niektóre się teleportują bezpośrednio do celu, do miejsca, gdzie sobie namierzymy myszką, więc naprawdę... jest tego trochę. No tutaj jest skin jakiś. Oczywiście bierzemy od niego snajperę. Tutaj złapałem sobie tylko Claptrapa. Żeby on już poszedł troszeczkę do przodu, on pójdzie tam. My natomiast pójdziemy sobie w lewo, tam gdzie mieliśmy się z tymi bullymongami. Tam jest przejście na kolejny obszar, taki poboczny, tak to nazwijmy. Chociaż jesteśmy trochę pod levelem, a nie chcę... znaczy pod levelem, przydałoby się mieć przynajmniej ten piąty, szósty level, żeby pójść dalej, a nie chcę jakoś wskakiwać do dodatku, żeby, że tak powiem, pobocznie tego expa wbijać. No, pójdziemy sobie tutaj takim naturalnym tokiem, tak jak nas prowadzi tak naprawdę fabuła. Ja tak jak mówiłem, nie wszystkie zadania poboczne będę robił, bo niektóre wymagają naprawdę dużo, dużo biegania, dużo poświęcenia, dużej ilości czasu, ale część myślę, że na spokojnie sobie możemy zrobić. Szczególnie tak jak na przykład to zadanko, tak, tutaj też te potworki na początku właśnie. No one są niby na piątym levelu, ale one jak się zgrupują, to potrafią zaboleć.
Dajcie mi ten pistolet, z niego też się fajnie strzelało. On dość celny był. Już slingery w nas rzucają. Tak dorosłem też. Nas będzie chciał rzucać. Na tym etapie tak bez tłumaczenia jak zwykle troszeczkę raszuję tą część. Więc tak naprawdę te futra zbieram dopiero tutaj, tego shielda przy powrocie zbieram. Ale też mogliśmy tak naprawdę po tym łańcuchu przebiec. Też za to jest tak naprawdę achievement, bo tych achievementów jest bardzo dużo tutaj. No tu już musimy podnieść. Między innymi jest achievement, żeby sobie korzystać z lornetek, na przykład takie jak tutaj, tak? I tu widzimy po lewej na dole mamy I can see corpses. Czy jak się to nazywało, nie spojrzałem dokładnie. Ale są cztery lornetki na tej mapie. Mieliśmy level. Teraz ważna kwestia. Każda postać, tak jak mówiłem, ma umiejętność. Maja ma facelocka, czyli tak naprawdę zatrzymujemy przeciwnika. Jeżeli nie można go zatrzymać, bo na przykład bossów nie można zatrzymać, to wtedy po prostu ten przeciwnik otrzymuje obrażenie. Oprócz tego później mamy różne drzewka, tak, różne skille możemy dodatkowe wziąć. Tutaj jak na przykład wzmocnienie, także jeżeli użyjemy tego, to przyciąga przeciwników do oryginalnego celu. Później jakieś ulepszenia, tak, że jeżeli przeciwnik zginie, to facelock poleci do kolejnego celu, czy jakiś override tego skilla do bicia wręcz. Jest tak naprawdę tego zdecydowanie trochę. Więc to jest jak najbardziej fajna sprawa. Mi się to zawsze podobało, że mimo że jest to FPS, to ma taki RPG-owy system rozwoju, tak? I tutaj może... nie wiem, czy... bo znajdźki też chyba nie będę specjalnie zbierał, nie będę się zabijał o to, żeby faktycznie je znaleźć. Tutaj w prawo jak się pójdzie, tam łukami się przechodzi. Tak naprawdę kupę się tego... w sensie tam jest głównie tam się dochodzi do, nie do znaczku, tylko do tych lornetek, o których mówiłem. No, tutaj mamy. Tam się skrzynka, która wybuchnie. Pętka, okej. Okay. Sobie chyba, chociaż też za dużo... za dużo tych broni tak naprawdę jednego rodzaju, to też nie jest dobrze. Tak naprawdę każda powinna być innego rodzaju, żeby każdej inną amunicję zużywać. Tu nam też od góry właśnie idą. Jest się troszeczkę schować, nie pchać się do przodu. To można po prostu szybko umrzeć, tak? Może pokażę wam jak skill działa. Skill działa tak. Możemy sobie w niego po prostu strzelać. Też fajnie jest mieć coś celniejszego, żeby te kryty wchodziły wtedy w przeciwnika. Sobie to wysadzimy. Szkoda, że granatów nie mamy. No i Maja ma bardzo krótki tak naprawdę cooldown na tym, bo ona ma zdaje się 12 sekund. No i nie mamy już amunicji, więc trochę jej musimy zebrać. I sobie chyba kupiliśmy level, więc mamy shotguna, którego sobie wrzucimy na drugą broń, tak? Widziałem gdzieś tutaj shotguna, widziałem. Ale mamy też tą snajperkę. Ale tu snajperka nam się póki co nie przyda. Weźmy sobie tego shotguna. Widzicie jak to shotgun. Shotguny w rzeczywistości są dużo celniejsze niż są przedstawiane w grach. Chyba jakiś granat poleciał właśnie. U góry też coś wystawiało się.
Teraz umrzemy. Dokładnie. Teraz tak, w momencie jak umieramy, no my mamy ten czas, żeby jeszcze kogoś zabić. Ja tak troszeczkę głupio to zrobiłem, że tam na górę wskoczyłem. Ale tak, jeżeli tak nie mamy czego zabić, no to umieramy i pojawiamy się w najbliższym punkcie zapisu, tak? Te punkty zapisu też są porozrzucane, co dość sensowny moment, tak naprawdę, co dość sensowny fragment naszej rozgrywki. Tutaj widzimy, że tak naprawdę jesteśmy cały czas w tym obozie. Tam padliśmy przed chwilą, tam była ta skrzynka wybuchowa, więc no nie mamy tak naprawdę absolutnie żadnej drogi do nadgonienia. Tutaj z tego co pamiętam absolutnie zaraz na górę wejdziemy, więc nie ma co. Też się rozglądać. Nie pamiętam, żeby tutaj były jakieś specjalne skrzynki. Oczywiście z killem nie trafić, to też tylko ja potrafię, nie? Jeżeli możemy, to czemu? Zbagowało. No i właśnie, dość często pokazywaną postacią z Borderlandsów są ci Psycho. Okej, okay. Immunity na Berna, weźmiemy to, bo i tak póki co tego shielda jakoś nie. Te 2 czy 3 punkty to jest absolutnie absolutnie nic, tak, w porównaniu. Tutaj czy coś było? Wiecie, że nie pamiętam, może się przejdę tym sufitem. I właśnie za korzystanie z broni tak naprawdę też te challenge wpadają. U góry chyba nic nie było, nie pamiętam. Co my mamy za grenade moda? Czy my możemy sobie na granacie podskoczyć? O, mamy Skyrocketa. Dobra, czyli my mamy grenade moda. Mamy granaty tak naprawdę z paczki, którą dostaliśmy na samym początku. Ten Skyrocket jest dość specyficzny granat. Na razie nie mamy żadnego podniesionego, więc nie pokażę jak działa. A właśnie tutaj nam zaraz post wyskoczy, jak tylko do drzwi bliżej podejdziemy. Explosive shotgun. Szczerze? Nie wiem, czy nie wolę go od tego, który teraz mamy. Dużo mniejszy magazynek. Do góry. O, już myślałem, że przeładowałem. Nie był to specjalny boss. Znaczy boss. Specjalny przeciwnik. I też te bronie wybuchające, one są dość specyficzne. Tu mamy skrzyneczkę, ale mamy też badasa. Tu badasów. I kolejny level wbity. A podnosimy sobie tak naprawdę wszystko co mamy. Czy ja wiem? Większy damage, więcej w magazynku. Fire. Aha, to jest ta broń. Zdecydowanie nie. No już widzę, że nic nam się nie mieści, musimy sprzedać. Właśnie mamy ograniczone miejsce na amunicję. Potem się to oczywiście rozwija. Hand cannon. Snajperkę sobie weźmiemy. Ten pistolet też nie był zły w gruncie rzeczy. Więc chyba sobie założymy tak naprawdę na ten moment tą snajperkę i ten pistol. Z tym będziemy biegać. Zobaczmy sobie co skrzynać, co mamy. Amunicję i
Nie wiem, czy coś na tym normalnym trybie właśnie, jakieś absolutnie niepotrzebne bronie się trafiają. Tu się blokuje. Dalej, właśnie mamy punkcik do wpakowania. Pójdziemy sobie może w damage, bo czemu nie? Bo damage się przyda zawsze absolutnie. I teraz tak naprawdę wracamy, oddajemy sobie questika. Myślę, że na tym też zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Mam wrażenie, że już chwilę to się nagrywa. Nie wiem, pół godzinki, może dłużej. No, na pewno dłużej, na pewno dłużej. Tutaj postaram się tak, żeby to było w miarę do przyjęcia, jeżeli fajnie się będzie oglądać. Ja zachęcam do subskrybowania. Filmiki będą się kolejne, myślę, pojawiać. Jeżeli tylko będzie zainteresowanie, to ja bardzo chętnie też jakieś dodatkowe filmiki z Borderlandsów, nie tylko takie gameplayowe, ale też jakieś poradniczki mogę jak najbardziej ponagrywać, jeżeli ktoś jest czymś absolutnie zainteresowany. Staram się wrzucać codziennie o 12, około godziny 12 w południe. Wtedy i osoby, które gdzieś tam z rana mają więcej czasu, sobie coś złapią, i osoby, które wrócą po południu z pracy, mogą już na przykład do obiadku sobie obejrzeć, czy na jakiejś przerwie lunchowej. Często się zdarza, że jakieś osoby siedzą sobie po prostu same. Ja na przykład też bardzo lubię gdzieś sobie samemu usiąść z telefonem, jak jem, ale to tak troszeczkę po mojemu. Ja nie lubię jeść w towarzystwie innych ludzi. I wtedy właśnie najprzyjemniej się ogląda taki gameplay, jak tak powiedzmy z komentarzem. Ja też tego komentarzu jakoś specjalnie nie mam jakoś rozwiniętego, ale staram się mimo wszystko jakoś informować, tak? No tak jak mówię, nagrywałem 20 minutes Till Dawn chwilkę wcześniej, ale stwierdziłem, że chyba jednak te Borderlandsy tutaj będą lepszym wyborem. Te 20 minutes, one się muszą rozwinąć, one muszą być cały czas rozwijane, ponieważ aktualnie troszkę mi brakuje i tempów, brakuje mi synergii, nie ma tam tak naprawdę niczego, czego jeszcze nie wypróbowałem. Dlatego stąd też te Borderlandsy. I myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. Oddaliśmy misję. Została nam jedna misja tak naprawdę, tylko żeby odeskortować Claptrapa, i jedna ukryta, ale to ją wam pokażę w następnym odcinku już. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!